Ej, witam Was bardzo serdecznie w ostatnim już odcinku z Chotown Warriora, czyli trzecim. Dzisiaj już nie będziemy sobie niczego omawiać na początku odcinka, tylko sobie od razu przejdziemy do gry. Być może uda nam się w końcu coś tą rangę poprawić, bo niestety ostatnie gry za dobre nie były. Tym bardziej ta z Szaman Murlo. Z Murlok Szamanem. Uter. Czyli prawdopodobnie Murloki. Uter! Będę walczyć z Murloki albo ta bardziej kontrolna wersja. Możemy sobie wywalić Mońca, czy my chcemy wywalać Mońca? Może się przydać do usunięcia Murloku, więc go zostawmy. Taunta na trzecią turę mamy z jakimś tam Endrowem, więc jest spoko. Możemy sobie coś tam dobrać, coś tam odkryć na kolejne, żeby wypełnić sobie na przykład piątą turę, bo czwartą już dobraliśmy. Murloki, tak jak mówiłem. Oho, drugi Murlok i już zmienił sobie Hero Power. Jest Fury Warak. No, Fury Warak tutaj może porobić, naprawdę. Bardzo dobry draw. Hydrolog. Aż pytanie, jaki sekret? Zagrywamy oczywiście naszego taunta. No i chyba kustosza weźmiemy. I teraz pytanie, czy my chcemy zabijać to? Czy poczekać na jego dowódcę Murloków? Nie, wiecie co? Spasujemy sobie. Dowódcą Murloków co prawda zginie nasz obrońca skałków w skórze, ale my jesteśmy w stanie zabić Fury Waraxem dowódcę Murloków zamiast tych małych wypierdków, a on też nic nie dogra ze względu na to, że po prostu nie ma tyle many. Nie ma dowódcy Murloków, okej. No to my na spokojnie zagrywamy drugiego taunta. Skrucha, o! No nic, ale w sumie też nic byśmy nie dograli innego, więc tak czy siak trzeba było go zagrać, a lepiej na niego niż na partnerze. Można by zabić co prawda któregoś z Murloków, ale dalej czekamy na dowódcę. Czy muzyka nie jest za cicho? Może trochę. Pozwól mi się zastanowić. Prawić. Lepiej. Okay. No graj, stary. Dobra, to wchodzi pod płyniec. Już nie. Teoretycznie można by zagrać młyniec, ale wtedy nie zagramy naszego taunta. W tym momencie trzeba się któregoś pozbyć. 2-3 czy 3-2? Myślę, że 3-2, bo jeżeli pójdzie dowódca Murloków, to on tak przeżyje w taunta. A podejrzewam, że dowódca Murloków ma, bo sobie zmuliganował jakieś karty. A dobrze jest właśnie muliganować dowódcę Murloków. I co? No nie zmuliganowane karty, ale jednak dowódcę miał. Okej. Okay. No i znowu nie ma brawli. Jest taunt. Czy my chcemy grać młyniec i egzekucję? No nie, bo nie mamy tyle many. Ktoś tu dostanie topor. Zróbmy to tak. Przeczekajmy jedną turę. W kolejnej turze możemy sobie wrzucić Władcę Smoły, więc to też nie jest jakiś problem, żeby go wytankować, tylko żeby nam nie zdjął jego HP do 1 równością.
ale w sumie jeżeli ściągnie HP do 1, to dwórca Murloku blokuje. Pozwól mi się zastanowić. Ale schodzi od Mójcza. Oho. No teraz jak lepił. Akolita. No niech będzie egzekut. Akolita i pancerz. Zobaczymy co się stanie. Strasznie mocny jest ten paladyn. A my znowu nie mamy Brawla. No powiem, że ten deck przestał się trochę sprawdzać. Jeśli chodzi o chwilę obecną. Jak grało dużo tych Miracle Rogue'ów i Dismage'ów, fajnie działał z tym czoło, ale w tym momencie myślę, że jest dość słabo. Jest dużo tych Murloków. No bo ginniemy w 7 turze, nawet nie zdążyliśmy na naszych Tauntas. No można było jednego wrzucić, ale to wiedział, że my zginiemy. Dobra. Kolejna gierka. Zobaczymy, co się stanie. Mhm. Mamy wiedziciela i znowu gramy z paladynem. Garrosh kontra Liadrin! Mój młot płonie świętym ogniem. Ale to miał być najgorszą klasą po dodatku. Widać, że najwięcej go gra. No właściwie może zostać taka ręka. Zostawiamy młyniec znowu na te murloki, może tym razem siądzie. Oczywiście wychodzimy z Sulfurasem. Z naszym questem. I Dżeloszka. No, zagrajmy czo. Prowadzi cię to niesamowite. Zdziwiony. Damy mu monetę, ale zagramy sobie tam. Najszczersze podziękowania. Żeby ochronić czo, on nam stołem nie zdejmuje tego... Jak on się nazywa? Śmiałko krwawego kopyta. No jednak zdejmuje. Murloc? Nie, sekret. Zagrajmy sobie drugiego. Na szczęście nie jest to skrucha. Zagrajmy sobie broń. Dwa, trzy, zostanie szczur. No niech będzie. Ok. Szczur. O o. Naprawdę. Najszczersze podziękowania. Serio. Jeszcze truciznę dostał, nie wierzę. Ale mnie te murlokowe deki denerwują. Jeszcze wyciągnąć szczurem Ragnarosa, to już jest... poniżej czasu. Dajmy boską tarczę. Co, nic nie zrobimy. Jeżeli sobie korek możemy wyciągnąć. Przestrzegaj zasad!
Rzućmy ten łomot, może egzekwować. Jest egzekwować. Udało się. Rzućmy może jakąś kartę, dobierzemy. Menażeria jest dostępna. Naprawdę on gra kustosa. Aha, trzy karty. Problem w tym, że nawet nie wiem, z czym gram w tym momencie. Ta dżungla skrywa wiele sekretów. Nie tradujemy, bo nie ma sensu. Mieliśmy zagranie za 8, całkiem przyzwoite. A z niego można zawsze więcej kart wyciągnąć. Zawsze można go poświęcić w następnej turze. On i tak kartę dobierze jedną i tak. Być może uda się więcej. I szarża. Nie. Wiecie co? Zróbmy to w ten sposób. Zagrajmy najpierw smoka. Dobierzmy kartę. Gul. Ucieczkowy kodo. Ucieczkowy kodo jest ok. Dobijmy tego. Słabo opłacalny trade. 5-3 za dowódcę, ale dowódcy pozbyć się trzeba. Dobraliśmy pakiet Ungoro, który może nam tą grę wygrać. O ile jej nie przegramy już w tej turze. Plus 3 do zdrowia. Przestrzegaj zasad! Aha. Ale zepsuł, bo mógł najpierw zagrać Hero Power, potem dopiero go zaadaptować. Zagrajmy sobie nasz pakiet. Zobaczmy, co tu ciekawego będzie. Złota legendarna karta! Szału nie ma. Stegodon. Czy może lepiej to najpierw? Tak, zagrajmy to. Zobaczmy, jak będzie to. Od razu skończymy sobie questa. No nie ma za dobrych tamtów. Weźmy naszego. I teraz tak. Oe, żadnego nie mamy poza gulem. Możemy pozbyć się tego. Sulfurasem. Ale to wtedy bardzo sobie pulę punktów życia wyczerpujemy. Ale nie ma za bardzo wyjścia. Musimy zagrać Sulfurasa i pozbyć się jakiegoś Murloka. Tego niekoniecznie. Trochę misplay, powinienem najpierw zabić tym smokiem. Aha. Naprawdę. No niestety. To jest druga gra przegrana. Druga z Murloc Paladynem. Trzecia z rzędu z Murlocami. Nie wiem, może by się przydało włożyć kraby do tego deku. Jak nie piraci, to Murloki. Murloc Szaman czy Murloc Paladyn? Garrosz. Kontra Garrosz. Pytanie, czy pirat czy taun? Sądząc po wyglądzie obecnej mety, czyli samych tych Murloków, podejrzewam, że może to być pirat. A na wszelki wypadek questa zostawimy. No i dobrze, że zostawiliśmy questa, bo jednak taunt. Okej. No, rzućmy sobie taunta. Na spokojnie. Blok tarczą.
i wersja z pancerzem. To trochę gorzej, bo będzie trudniej wpuścić w fatygę. Ale z drugiej strony dobrze, bo mamy Elizę. Ślimak. Nienawidzę ślimaków. No serio, ślimak, co ja mam z nim zrobić? Mamy za mało many. Zagramy tak, on tym ślimakiem będzie... Nie, nie będzie tradował tego, przecież... Na nim zginie. Okej. Okay. Słabo trochę. Bo zginął na... 2-6, ale co można było poradzić na tego ślimaka? Można było rzucić... Gula i tradować, ale też bez sensu. No i rzućmy sobie partnerza. Nie potrzebujemy na razie tego ataku. A pancerz zawsze niech się nabija. Strasznie słabo to wygląda. Dobra, w ten sposób. Jeden many zostaje. Nie lubię, jak zostaje mana. Lepiej wykorzystać ją całą, ale tutaj nie było za bardzo możliwości tego zrobienia. Okej, smołowego nam załatwi. Sobie zabierze pancerz. No my teraz zagrywamy kustosza, dobierzemy sobie dwie karty z deku. O ile w tym momencie nie dobierzemy którejś z nich. Łomot, okej. Okay. Łomot może być. Nagrywamy kustosza, dobieramy karty. Zabijamy tego tamta. Zabieramy dwa pancerza. I może być granie. Mam też łomot tu i tam ten 2-6. Okej. Nie będziemy dobierać karty, bo gramy z warriorem, więc możemy się go pozbyć na luzie z łomotem. Nie dotykać. Dobrajmy naszego tamta. Z furią wichru. On go będzie się teraz starał za wszelką cenę zabić. Być może zużyje jakiegoś Lidslama, to na pewno. A nawet Graula. No pusto, chyba najgorszy z tego. Tak, najgorszy, bo tamten przynajmniej by dawał pancerz. No dalej, stary. Bo tutaj zaśniemy wszyscy. Pytanie, czy my gramy z policją, czy z Czechem? Tak się zastanawiam. Muszę wybrać. No. Rany, serio, zaraz będzie przeciągał tury. Widzicie, co? Zobaczmy, co wyciągniemy z turem. No, widzicie, dobrze, że zagrałem z turem. Zapomniałem, że sulfura mamy. Dobra, co trafi pewnie w twarz? No, oczywiście. Standardowo. Zawsze najgorzej. Można było się spodziewać, że w twarz. No dobra, może przyszedł już pan Nawkowicz.
No dalej. No to się zastanawiam. Swoją drogą ciekawe, dlaczego lina nie leci od razu. Ten wyszedł czy co? Co, będzie pierwsza wygrana, dlatego że przeciwnik wyszedł? Co teraz? A teraz musisz kartę zagrać. No come on, no serio. Dwie przegrane i wygrana o przeciwnik odszedł. No nic, tak średnio tego, co tam Warriora nam pokazałem przez te trzy odcinki. Miejmy nadzieję, że z kolejnym deckiem będzie lepiej. W tym jak na razie jest to wszystko. Jeszcze na koniec wam pokażę deck. Jakby ktoś wziął, deck wygląda w ten sposób. Jeżeli już nic nie ma. No i tyle, ja wam serdecznie dziękuję za uwagę na tym odcinku. Zresztą na całej serii Hearthstone'a. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Tak więc ja wam bardzo dziękuję. Bywajcie. Cześć.